Dostałeś podobno list od Kaczouchego? Zagadnął pewnego ranka Miśka Rambol swojego przyjaciela Tusiaczka. Nic o tym nie wiem, zdziwił się Tusiaczek. Miś wyglądał na zaskoczonego. Wszystkie zwierzątka w 40-milionowym lesie już go przeczytały. Ja zresztą też. Czemu, Misiu, czytasz cudzą korespondencję? Zirytował się Tusiaczek. Bo list był otwarty, odparł Miś. Posłuchaj, co ten Kaczouchy do ciebie pisze. Proszę potraktować mój list jako element troski o losy utrudzonej leśnej społeczności. Patrz, Misiu, westchnął Tusiaczek. Niedawno ten osioł nie umiał poprawnie napisać słowa obiad, a dziś czyta go cały las. Ta, westchnął z kolei Miś, u Kaczouchego nauka zwykle idzie w las.